witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na film, jakiego jeszcze nigdy u mnie na kanale nie było. Nigdy, przenigdy. Od początku jego istnienia. A bowiem będzie to test kosmetyków drogeryjnych, dostępnych w naturze, które jakby co sama kupiłam. Między innymi paletka Summertime Vibes od Kobo. Za Waszą prośbą cienie My Secret. Podkład Kobo Fit Perfection. Ale co w tym teście takiego wyjątkowego i innego? Otóż będę się starała odtworzyć lub bardzo mocno zainspirować makijażem Marty Zmalowanej, która wykonywała go przy użyciu dokładnie tych samych produktów. Więc no, bardzo jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Do odważnych świat należy. Jeżeli jak coś jeszcze, mam przygotowany bardzo ładny sweterek, który będzie pięknie tutaj kontrastował, natomiast niestety muszę mieć okna zamknięte, bym się udusiła, rozpłynęła i to samo się tyczy fryzury, ona jest na szybko zrobiona, jeszcze będzie lepiej wyglądać. To chyba tyle ode mnie na start. Ja przypomnę, że jeżeli film Wam przypadnie do gustu lub doceniacie fakt, że staram się kupować na bieżąco te produkty, które wychodzą, wchodzą na rynek, również słucham tutaj Waszych próśb. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry, jak napiszecie komentarz oraz jak zasubskrybujecie kanał, ponieważ na 15 tysięcy szykuję dla Was bardzo duże rozdanie, a wiem, że wiele z Was ogląda bez subskrypcji, więc gorąco do tego zachęcam. Słuchajcie, paletka Kobo Summer Times. Co? Summertime Vibes, przepraszam. Dla mnie Summertime, ja bym powiedziała, że to jest taka jesienna, szczerze mówiąc, paleta. Ja nie jestem w ogóle fanką cieni Kobo, jestem fanką cieni Han, co jest ciekawe, bo to jest jeden ten sam producent. Ale jakoś formuły Kobo nigdy do mnie nie trafiały, więc nie kupiłabym za Chiny tej palety, gdyby nie wy. Ona kosztuje w regularnej tam chyba 54 zł, więc jest to stosunkowo spory wydatek. No i zobaczymy, jak będzie się tymi cieniami malować. Jeśli chodzi o cienie My Secret, to one również, słuchajcie, to już nie te czasy, gdzie My Secret kosztowało grosze. One chyba teraz kosztują, nie wiem, po 17 zł. Ja kupiłam numer 03, to jest taki przepiękny fiolet, oraz cień, który przyszedł do mnie uszkodzony, czyli 05. Czyli dokładnie odtworzyłam te kolory, których Marta używała w filmie. Więc jest to słabe, że cień kosztuje tyle kasy, a jeszcze tutaj przychodzi uszkodzony. Podkład nie pamiętam, ile kosztował, ale go kupiłam, chciałam kolor 2 cream i wydaje mi się, że on jest biały jak 150. Takie uroki kupowania przez internet. To co, nie przedłużam, myślę, że zaczynamy. Będzie to dla mnie wyjątkowe wyzwanie, ponieważ nigdy, przenigdy nie odtwarzałam tak niczyjego makijażu. Swego czasu udało mi się inspirować makijażami Karoliny Ziętek i nawet, słuchajcie, bardzo ładnie mi to wychodziło, ale to były makijaże takie zdecydowanie jasne, a nie takie mocne, intensywne. Marta Zmalowana ma bardzo specyficzny styl makijażu i on trochę przypomina mój, więc może właściwie się w tym odnajdę. Nakładam bazę pod cienie, bazę na pewno mam inną jak Marta, nie wiem czego tam używa. Ona nie zajarzyłam, bo zawsze jakoś przyspieszam ten fragment. Moja baza to jest Spilouis. Nawet mogłabym się pokusić o używanie tych samych pędzli. Panowie, słuchajcie, od 2 tygodni tną krzaczki na osiedlu. A naprawdę tutaj tej zieleni na osiedlu jest tyle, co kot napłakał, no. Elektrycznym tym... piekielną elektryczną maszyną. Można zwariować po prostu. Gotowi? Ja nie wiem, czy jestem gotowa, ale wiem, że ponieważ będziemy tutaj mocno cieniować oko w tym obszarze, to wyjątkowo, bo ja nigdy bazy nie pudruję. Czy tu jest jakiś jasny, beżowy cień? Oczywiście nie. Wyjątkowo ten obszar sobie zabezpieczę pod łukiem brwiowym. I tak, pierwszy cień, z którego Marta korzysta, no otwieraj się. To jest ten fiolet i to jest ten pędzel, a więc 202. Lecimy. Cienie się, słuchajcie, na pewno nie sypią, minimalnie się pylą, ale tak mocno podźgane. Jestem mile zaskoczona. No i nakładamy. Tego cienia idzie stosunkowo sporo. To co zwróciłam uwagę, to u Marty na filmie ten cień ma zupełnie inny kolor niż ten w mojej paletce i ten u mnie, dlatego aż spojrzałam, czy na pewno to jest ten sam cień. Marta już stosunkowo daleko i wysoko wychodzi. On też ma taką technikę, że schodzi nisko z tym makijażem i potem go podnosi. My też tak spróbujemy dzisiaj zrobić. Ale
oczywiście nie skupiamy się tylko na odtwarzaniu, tylko też na jakości tego cienia. No powiem wam, że jak na fiolet, który jest trudnym kolorem, to ten naprawdę jest dobrze napigmentowany. Wydaje się taki plastyczny, lekko rozcierający się od razu samoczynnie, że tak powiem, do chmurki. Ja nie umiem, kurde, tak zejść nisko z tym cieniem. Tak daleko jednocześnie. No, powiem wam, że cień bardzo mi się podoba. Ciekawa jestem, jak on będzie wyglądał u mnie na filmie. Tak jak mówią Marty, on ma zupełnie inny kolor. Zwróćcie uwagę, że ten cień na pewno nie nakłada się plamiście. Nakłada się właśnie z dobrym pigmentem. Co prawda, ja go cały czas dobieram. Z tego względu, że chcę tutaj uzyskać jak największą jego intensywność. No ale muszę przyznać, że jak na moją antymiłość do paletek Kobo, choć jest taka jedna Kobo, to taka beżowa, którą powiedziałam już wtedy, że ma podobną właśnie formułę jak cienie Heana i że nawet mi się podoba, ale no ta zdaje się być też bardzo, bardzo taka przyjazna. Teraz zmieniamy pędzelek i bierzemy również ten sam pędzelek, którego używa Marta, czyli Boho Beauty 207. I używamy, no jak za każdym razem ten telefon będzie mi się blokował, to ja dostanę szału też. I używamy tego samego cienia, tylko malując go tutaj w obszar powyżej załamania. Tak? Tak? Czy nie? To jest mi totalnie nieznane. Też się zastanawiam tam w jednym momencie, bo Marta mówi, że bierze ciemniejszy cień, ale niby tylko nim wykańcza tutaj tą górę. Pytanie, czy nie wykończyła jeszcze, no. Czy to robię dobrze, kochani? Nigdy tak w życiu nie malowałam. Czekajcie, no to jest jak do mojego Cat Chris'a, co jest ze mną. Moment. Trochę wyżej. Tak? I to jest już na dzień dobry, widzicie, kwestia budowy oka, już abstrahując od umiejętności. U Marty, kiedy ona tutaj dotyka pędzlem, to jakby ten pędzel się zapada, widać tą kostkę. U mnie tego nie uświadczymy, więc robimy to na czuja. Nieważne, że się tutaj brudzimy, bo potem będziemy to i tak czyścić korektorem, dlatego wybrałam ten makijaż, wiecie. No i mi jakoś ten cień właśnie ładnie tutaj się nakłada, bo się tak od razu rozchmurza. Tylko to na tamtym cieniem poleciała. Ale na pewno nie wygląda to tak jak u niej, ni cholery. Fioletowy szopracz was wita. Dobra, fioletowy szopracz. Teraz na pewno wiem, że Marta nie mówi o tym filmie, ale widać, że to robi. Czyli będzie sobie tutaj delikatnie rozcierać i teraz sięga po ten sam pędzelek i ten ciemny cień. O, i ten cień, zobaczcie, już się sypia. I to wow, wow, wow. To konkretnie. A ten? Jeszcze raz? Nie, ten nie. Dobra, i widzę, że ona poprawia tutaj to cieniowanie. Pytanie właśnie, czy tutaj też wchodzi, czy nie, ale tak naprawdę powiem wam, że ten cień jest praktycznie moim zdaniem niewidoczny. Czy ta różnica u mnie jest zupełnie niewidoczna. Ja to sobie tak po prostu przejadę. Wezmę teraz właśnie pędzelek, mięciutki pędzelek, jasny, beżowy cień. Nie wiem, czy odrobinę nie za duży ten pędzelek. Chyba za duży. Też rozetrę. Też za dużo. Kurde, ja mam takie małe te oczy. Naprawdę. Dodawała, rozcierała, dodawała, rozcierała. To wszystko było na mocnym przyspieszeniu. Dobra, ja bym na razie tak zostawiła. Lecimy do kolejnego kroku. No tak, no i to zdecydowanie inaczej wygląda, już abstrahując właśnie od kolorów. Wezmę sobie teraz ten przygaszony bardziej fiolet. Dobra, to już wiemy, że to jest przygaszony fiolet. Już widzę, że tym przygaszonym fioletem, który nam się sypał, też należało tutaj wjechać. Mówię, ta różnica tutaj jest praktycznie niezauważalna dla mnie między tymi dwoma odcieniami, w ten sposób nakładanymi. Ok, i teraz oczyszczę sobie pędzel po fiolecie i biorę ten oto róż środkowy. On jest taki lekko chyba satynowy, bym powiedziała. I on się też sypia. I nim mamy to rozcierać tutaj. Mamy rozcierać boki. Ma być ładnie. I tutaj też widać na przyspieszeniu u Marty, ile ten proces trwa.
A jestem zdecydowanie nieprzyzwyczajona do tak długiego miziania się. No i ponownie, u mnie ten kolor ma zupełnie inny kolor. No i zobaczcie, ja już mam tutaj taki mały kawałek do brwi, a matka tu ma jeszcze tyle, że jeszcze tutaj dowali jeden cień, nie? I dalej będzie, nawet się nie zbliżała do łuku brwiowego. To mnie właśnie najbardziej chyba irytuje w oglądaniu tutoriali na YouTubie. Dlaczego ja nie mam takich oczu? Tu widzę, że jest taki moment, kiedy ten róż nie do końca chce się połączyć z tym fioletem. Tu nie chcą w siebie po prostu płynnie przejść. Przekozacko to wygląda bez kitu. Po prostu magia. Dobra, lecimy dalej. No nie wygląda u mnie jak Marta. I tak, Marta makijaż wygląda czysto. U mnie wyglądam na szopa w tym momencie. Nie przypominam zupełnie tego, co widzę u niej. Teraz mamy wziąć jasny róż. On też się sypie. I tym jasnym różem, nie wiem, jeszcze tutaj wmanewrować w roztarcie. No tutaj u mnie już jest problem, bo nie mamy za bardzo tej przestrzeni. Więc robimy to tak. Kochani, zbliżamy się do mojego zdecydowanie ulubionego momentu, który ma szansę uratować ten makijaż. Tu w jednym miejscu mi się ewidentnie ten fiolet odkleja. Czyli odcinamy takie half cut crease. Po prostu cut crease, który nam wyczyści tego shopa. I ja jeszcze automatycznie, jak już będę sobie odcinała te swoje cut crease'y, to sobie poprawię tutaj roztarcie tego fragmentu troszeczkę bardziej po swojemu. Czuję się minimalnie bezpieczniej, natomiast dalej wyglądam jak shop. Ale widzę już w tym jakiś pewien potencjał. Gdyby nie to, że tutaj w jednym miejscu cień fioletowy mi się strasznie mocno przykleił i on nie chce się absolutnie stamtąd ruszyć, to mnie zdeczka irytuje. Teraz musimy nałożyć sobie NYX Glitter Primer. Marta korzysta z takiego produktu marki Pierre René, my skorzystamy z klasyki, czyli z NYXa. I nałożę go najpierw na jedno oko. Nakładamy go tutaj na całą przestrzeń. Mamy nałożyć odrobinę właśnie My Secret w kolorze 5. Tutaj na łączeniu, nie, wiecie co, przepraszam, mi się będzie źle to robiło tym pędzelkiem. Które się notabene w ogóle mi nie chce tutaj transferować. Na łączeniu. Dum, dum, dum. No, mocno kijowato to się tutaj transferuje. Ja, sorry, ja to zrobię po prostu palcem. I na resztę powieki mamy nałożyć My Secret 03. No, kuźwa mać. No tam mówię, jakich pędzli używa, to się w ogóle, słuchajcie, nie transferuje. No, tutaj na pewno mi się troszeczkę za wysoko wyjechało. Utraciłam trochę swojej precyzji. Okej, okay, no i tak by to wyglądało. Jest to jeszcze zdecydowanie do poprawek, bo tutaj się porozjeżdżały pewne rzeczy. Jak na razie mój makijaż nie przypomina na tym etapie, na którym jest też aktualnie Marta, w ogóle jej makijażu. To są dwie zupełnie inne historie. Zupełnie inne. No ale zaraz zobaczymy, zrobię to samo na drugim oku. Oczyszczę ten dół, tak jak Marta, spróbuję to tutaj pooczyszczać, no i ocenimy, czy to wyszło, czy to nie wyszło, jeszcze nim dokleję sztuczne rzęsy. Tak to wyszło. I wiecie, jakie mam poczucie? Żebym to zrobiła po swojemu, ze swoim tak zwanym cut crease, to by mi się robiło to dużo lepiej, myślę, żeby wyglądało to też lepiej, a efekt ostateczny byłby bardzo, bardzo podobny, bo zwróćcie uwagę, że ten makijaż przypomina kształtem to, co ja zazwyczaj robię. Tutaj w jednym miejscu fiolet się odkleił tak skutecznie, że już się nie chce przykleić. Nie podoba mi się jeszcze to przejście, to mnie drażni. No więc jeszcze spróbuję to przejście wyrównać. Miałam też lekki problem z takim ostrym tutaj odcięciem. Ono też nie wypadło w takim miejscu do końca jak u Marty. Choć właściwie jest u mnie kontynuowana dolna powieka, więc może no znowu kwestia magicznej budowy oka. Teraz dokładam odrobinę tego cienia My Secret, tej piątki,
Mnie chcę, żeby tutaj tak, o, chcę, żeby bardziej te drobiny weszły na ten mat. Nie, serio mam takie poczucie, że się napociłam, namęczyłam, a gdybym to zrobiła właśnie po swojemu, to ostatecznie efekt byłby po prostu ten sam. To co mi przychodzi na myśl porównanie do Photoshopa. Kto kiedyś pracował na Photoshopie, ten wie, że można robić tam rzeczy albo tak bardzo amatorsko, albo bardzo profesjonalnie, ale bardzo często przy niektórych przynajmniej rzeczach efekt, który uzyskamy, jest dokładnie taki sam. Oczywiście rzęsy stawiały opór. Koszmar. Jeszcze będę je tuszować i w ogóle. Teraz lecimy z podkładem. Podkład, długotrwały podkład adaptujący się do odcienia skóry. Idealnie matowi i reguluje wydzielanie sebum, jednocześnie minimalizuje wysuszanie skóry dzięki wyjątkowemu nawilżającemu składnikowi pentawin. Zawiera oleje roślinne, bla bla bla. Łatwo i równomiernie się rozprowadza, bezzapachowy, przed użyciem wstrząsnąć. Mój kolor, przypomnę, to jest 2 cream, który jest jasny w opór. Kolor jest bardzo ładny i bardzo, bardzo jasny. Ale jest ładny. Taki lekko jakby biszkoptowy. Gąbeczka oczywiście z Glam Shopu. No i lecimy z koksem. I powiem wam, że choć pewnie teraz wam się wydaje, że jest opór jasny, może minimalnie się wam przybliżę, to tak naprawdę ja już jestem blada. Twarz mam oczywiście ciemniejszą, natomiast no, dobieramy niby podkład do szyi, tak? Więc mi się wydaje, że choć ja zawsze na przykład wolę mieć minimalnie ciemniejszą twarz, tak jak mam to w naturze i uważam, że nie muszę mieć idealnie dopasowanego podkładu do szyi. Oczywiście nie, o nie wiadomo ile odcieni, ale no jeżeli bym chodziła bez makijażu, to też ta twarz jest ciemniejsza. Podkład ma intensywne, bardzo, bardzo, bardzo mocne krycie. Powiedziałabym takie szpachlowe. I jeszcze względ na ten kolor, to dodatkowo się to uczucie, poczucie wzmaga. Ja cały czas mam go jeszcze bardzo dużo na dłoni i jadę tym, co mam na gąbce, ale on ma się nam adaptować do koloru skóry, co jest arcy ciekawe. Ja takie numery widziałam nieraz w swoim życiu. Nie potrafię teraz wskazać konkretnego podkładu, ale to się zdarzało. Na pewno tak robił Chanel, który jak go zaczęłam kupować, chyba kosztował 140, a jak potem chciałam go kupić, to już kosztował 200 coś, więc przy moim testowaniu podkładów, zakup podkładu Chanel za 200 coś, bo jeszcze Estée Lauder to można kupić na promocję, a ten Chanel to nie bardzo, mija się z celem, ale powiem wam, coraz częściej mam na niego ochotę, chociaż ze względu na różne wydatki, to był Chanel jakby co, Vita Lumiere Aqua, to był cudowny podkład, ze względu na różne wydatki, nie do końca mam ochotę wydawać 200 zł teraz akurat na podkład. Teraz mam takie trochę poczucie, że jakby no widziała baba, widziały gały co brały, widziała baba co kupowała. No miał być to podkład matujący i jest to podkład matujący. No i co mam teraz powiedzieć, że ja nie lubię podkładów matujących, no trochę to się robi żenujące. Choć to też nie jest do końca tak, bo wiele podkładów, które mi dostało, wiele podkładów, które mają być podkładami matującymi, ostatecznie matującymi nie są, albo są matującymi lekko. I bardzo często, bardzo ładnie, paradoksalnie wyglądają na mojej skórze. Więc to wcale nie było takie w 100% oczywiste. Natomiast to, co czuję, to to, że ten podkład zastyga. I że wygląda na mojej twarzy, ja jeszcze będę się oklepywać troszeczkę, że wygląda na mojej twarzy bardzo, bardzo, bardzo sucho. Teraz znowu pytanie, czy faktycznie chcemy, żeby ta twarz była aż tak bardzo matowa? Teraz widzicie, on niby zastyga, ale możemy go spokojnie nadmiar zdjąć z twarzy, tak równomiernie oklepując się tą gąbką. No nie, podkładówko, bo jakby co, też nie lubię. I to się utrzymuje w mocy. Nałożę sobie teraz korektor i wam się przybliżę. To będzie Lovely, koniec z ciemnymi cieniami, odcień 1. Myślę, że ci panowie po prostu od tych krzaczków to się jakoś realizują.
Tak jak wiecie, że zakazano tych dmuchaw na liście, nie? Na pewno w Warszawie, że nie można używać tych dmuchaw, bo ludzi denerwował, żeby nie powiedzieć innego brzydkiego słowa, ten dźwięk. Natomiast nożyc elektrycznych do obcinania krzaczków, których mówię wam, to jest jak na lekarstwo. Tutaj ludzie jak mieszkają i mają pieski, no to raczej nie czekają do ostatniej chwili wyjścia z pieskiem. Bo po prostu nie ma jako takich trawników. No fakt faktem, w miejsce potencjalnego trawnika są posadzone krzaczki. No, jeździmy na stare mieszkanie, to powiem wam, jedyne co tam było lepsze, to właśnie ta zieleń. Były trawniki, był plac zabaw, było zielono, były duże drzewa, były choineczki. No pod tym względem zdecydowanie tam było ładniej. Ale no nie można mieć wszystkiego. Nie, nie podoba mi się to. Co więcej popodkreślało, to absolutnie jakiś każdy mój, nawet mini. No i patrzcie, i znowu te rzęsy, i jedne, i drugie, i ta końcówka się odkleja. Trudno, uznajemy, że one są przyklejone, bo ja po prostu zwariuję. Wygląda to sucho, podkreśliło to jakiś mini meszek na twarzy, lekko się to waży i po prostu wygląda to nieładnie. Nie, nie wygląda to ładnie. Znaczy chyba, że ktoś lubi po prostu taki efekt. Czas na zbliżenia. Mamy na pewno płótno. Płótno, które sobie teraz pokoloruję. Zrobię to na szybko, bo chyba ten film będzie długi. Użyję Haana na mokro do konturowania. Następnie przypudruję się pod oczy Inglotem HD. Na twarz Lovely Brzoskwinka. Musimy utwardzić nasze płótno malarskie. A bronzer, jakiego użyję, to będzie bronzer z Lily Lolo. A róż będzie z Eveline Kill the Blush, to wam zostawię linki w opisie, za sekundę do was wracam. No dobrze kochani, skończyłam, zdążyłam się przebrać, jak coś, kolczyki te są z mojito, kupione na świeżo i sweter też jest z mojito, mogę wam go pokazać. Jest długi kardigan, rozmiar to jest MK z takimi złotymi guzikami, tylko te guziki są stosunkowo kijowo przeszyte i są ciężkie, więc tak trochę spadają. Ale tak to się prezentuje. I powiem wam teraz swoje spostrzeżenia. Może zacznijmy od jakości produktów, których w dzisiejszym filmie użyłam. Więc powiem prawdę, że paleta zaskoczyła mnie raczej pozytywnie. I widzę w niej jakiś potencjał. No, to już druga paleta Kobo, która mi się podoba. Dolną powiekę zrobiłam przy użyciu tych dwóch błysków. I one też bardzo fajnie tutaj się wkomponowują. Mają bardzo ładne kolory. Przepraszam. Tutaj oplułam chyba z wrażenia. Więc no tak, tak, nie żałuję. Dziękuję za polecenie, bo naprawdę nie żałuję. Ten fiolet moim zdaniem też, w ogóle to jest bardzo ładna kolorystyka. No i cienie chyba są w miarę przyjazne. Jeśli chodzi o błyski z My Secret, to powiem wam, że nie jestem z nich zadowolona. Nie jestem z nich zadowolona, mimo tego, że mają ładne kolory. To już są drogie cienie. Wiecznie jakby się rozwalają z racji formuł, nie są odpowiednio zabezpieczane przez producenta, jakoś Hania z Glam Shopu sobie z tym radzi, a My Secret dalej nie. I fakt, że one nie chcą się właśnie transferować na pędzle, których dzisiaj próbowałam użyć, troszkę mnie jakby irytuje, najdelikatniej mówiąc. Tu widzę, że też oczywiście już w jednym miejscu mi się zebrało, bo był Next Glitter Primer, mówiłam, że ja tak mam, ale nikt mnie nigdy nie słucha. Więc te cienie uważam, że są nie do końca warte swojej po prostu ceny, bo podobne fiolety znajdziemy choćby w paletce Mystic Galaxy od Eveline Cosmetics. Co jeszcze? Jeśli chodzi o podkład, no to podkład... No nie, no to nie jest moja bajka, podkład jest zdecydowanie dla mnie za suchy, za matowy. Kolor, tak jak mówię, ostatecznie jest dobrze dobrany, jeśli chodzi o szyję przynajmniej.
Teraz, kiedy on się lekko utrwalił z tymi pudrami i tak dalej, to nie wygląda to źle. Zaraz to zobaczycie oczywiście na przebitkach, znaczy na zbliżeniach. Ale no nie jest to coś zdecydowanie dla mnie. Kupiłam go z ciekawości, ponieważ był to nowy podkład marki Kobo. I wyszłam też z założenia, abstrahując od waszych próśb, że skoro ostatnio właśnie paletki Kobo mnie nawet jestem z nich zadowolona i wręcz mi się podobają, to może podobnie będzie z podkładami. No z tym podkładem zdecydowanie podobnie nie jest. Więc to tyle jeśli chodzi o produkty. Jeśli chodzi o makijaż, to tak jak wspomniałam, uważam, że gdybym ten makijaż zrobiła od początku do końca po swojemu, to mogłabym uzyskać taki sam efekt, a po prostu bym się go robiło milej. Jeśli chodzi o podobieństwo do marty zmalowanej w tym makijażu, na ile mi się udało go odtworzyć, to niech ja jeszcze luknę, to powiem tak, po pierwsze mamy inne kolory, na pewno. Moje kolory są bardziej różowe, są bardziej jasne, więc widać, że troszeczkę inaczej aparat to po prostu zgarnia w stosunku do tego, co widzimy na żywo. Marta zrobiła też inaczej dolną powiekę, ja zrobiłam ją inaczej, ze względu na to, że nie lubię takiej mocno ciemnej powieki. I uważam, że u Marty ten makijaż wygląda troszeczkę bardziej szlachetnie, tu jest też dołożone dużo właśnie, to mówię, tych ciemnych cieni na sam dół. Jest na pewno mocniej wyciągnięty ten róż. Natomiast, czy ja to tak bardzo sknociłam? Na pewno tu nie wyjechałam tak mocno z fioletem. Powiem wam tak, uważam, że tego nie sknociłam. Uważam, że jest to w miarę, ale jest to właśnie bardziej inspiracja niż odtworzenie. No takie jest moje zdanie. Czekam rzecz jasna na wasze zdanie w tym zakresie. I to bez jakiejś tam, wiecie, taryfy ulgowej. Po prostu mi napiszcie, czy waszym zdaniem to wyszło podobnie do Marty, czy nie. I czy w ogóle ten makijaż wam się podoba. Uważam, że też ładnie by tutaj nam zagrało, gdybyśmy zrobili pewien myk, na które mam ochotę, a więc dołożyli sobie minimalnie żółtego koloru z paletki Varietté od Eveline. I mi osobiście ten makijaż od razu bardziej się podoba i też nawiązuje do koloru mojego sweterka. Więc zasadniczo na ustach mam błyszczyk, czyli Lolo, wybaczcie, że już mi się nie chciało malować mocno ust, ale to po pierwsze jak zawsze, a po drugie naprawdę ja już mam dosyć jakby tych dźwięków tutaj, bo ten pokój jest najbardziej na nie narażony. Jeszcze chciałam tylko dodać jedną rzecz, jeżeli ktoś myśli, że jestem księżniczką, której przeszkadza, a przecież ktoś to wykonuje i tak dalej, to śmiem donieść, że kilka mi bliskich osób pracowało wiele lat jako dozorcy, jako osoby właśnie takie dbające o zieleń i ja sama kiedyś chodziłam, nawet spisywałam liczniki. I słuchajcie, wiem doskonale właśnie od kulis, jak się wykonuje taką pracę, dlatego tym bardziej wiem, ile mniej więcej czasu zajmuje jej wykonanie. No, to tyle ode mnie, czas na zbliżenia. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Polecam wam notabene te sweterki, ja sobie kupiłam dwa i jeszcze teraz, ponieważ jedną rzecz zwracam, to domówiłam sobie jeszcze jeden. Ale polecam brać wam, jeżeli jesteście podobnych gabarytów jak ja, no to maksymalnie M-kę, bo jedną bluzę wzięłam L-kę i ona jest taką XL-ką, także raczej nie, a sweterki są fajne, bo tutaj można też ładnie ten dekolt wyeksponować. Zobaczcie, jeszcze sobie ten tabę na staniku zamówiłam z Rizeft, jakby tutaj mieć podniesiony ten biust, to bardzo ładnie w ten serek tutaj nam się ułoży. No, to tyle, zachwycałam się i dzięki serdeczne, czas na zbliżenia, do zobaczenia, widzimy się w niedzielę.